Witam serdecznie, z tej strony Markis i zapraszam was do gry Manalord. A my będziemy jechać sobie scenariusz przywrócenie pokoju. No, to zaczynajmy sobie nową grę. Tu już mamy swój portret, imię i nazwisko rodowe jest. Tu mamy możliwość wybrania swojego herbu. Tu mamy różne wzory, kształty. Różne postacie, czy tam o, koziołki, nie koziołki, smoki. Ale masz możliwość tutaj wrzucenia swojego własnego. Tu mamy podany link, gdzie trzeba wrzucić jaki plik, jakiej nazwie. Ja już wrzuciłem swój. Ja mam taki, to jest herb mojego miasta. No to zaczynajmy. I tu mamy konfigurację gry, szablony. Tu już nagrałem chyba ze 3 albo 4 odcinki. Chciałem zobaczyć, o co chodzi. Jaka jest mechanika tej gry. A teraz już sobie zagramy przywrócenie pokoju. Myślę, że będzie trochę więcej tych odcinków. Zobaczymy. No to zaczynajmy. No to nas tutaj gdzieś wyrzuciło. Co my tu mamy? Bogate złoża. Mamy żelaza. Okej. Okay. Żelazo może być, przyda się. Zobaczmy, jak wygląda u nas ziemia. Jak tu wody gruntowe są? No, jakieś są wody gruntowe. Dobra, zobaczmy. Pszeniczkę. O kurde, to można sadzić. Len to samo. Żyto to samo. Jęczmień i żyto. Pszenicy też troszeczkę mamy. No, rejon dobry. Dobra, my musimy sobie to opanować, jak to wędzlować. Jak to te wody szły. Dobra, my musimy chyba sobie miasta. Będziemy chyba stawiać sobie miasto tutaj. Tutaj częściowo coś. Tutaj to raczej nie ruszymy za dużo, bo tu mamy zwierzynę, tu mamy jagody. Dobra. No to zaczynajmy. Dobra, na początek musimy sobie postawić chłopaków tutaj do wyrębu. Tak. Ja już widzę tutaj się wszystko pcha do tej roboty. Dobra, drogę mamy. Okej, okay, tu jeszcze jakąś wiadomość mamy. Warunek zwycięstwa, dominacja. Zburzuj swoje miasto i posiadłość, a gdy wszystko będzie gotowe, zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników. Tylko przygotuj się do walki, gdy będziesz to robić. Zjednoczę tę ziemię pod swoimi rządami. No elegancko. To mi ten gość mi przypomina chyba z jakiegoś obrazu. Nie wiem, czy z bitwy pod Grunwaldem, czy coś takiego. Ale to mało ważne, my zaczynamy grę. Dobra, paki tutaj już działają. My musimy zobaczyć, jak to te wody gruntowe idą. Trzeba wiedzieć, jak wybudować parcele. Tu coś możemy wybudować z tej strony i z tej. Nie chciałbym tak za mocno się wysuwać. Wiem, może sobie tak. Tak jest tu. To zrobimy sobie jedną drogę. Taką długaśną. Tego lasu. O. To będzie główna droga naszego miasta. No dobra. To oni tutaj już stawiają sobie pacjentę.
I tutaj zaraz postawimy jeszcze jednych. Dobra, tu mamy to do postawienia. Mamy do postawienia składzik na materiały i spichlerz na żywność. Dobra, zobaczmy, gdzie to mamy. Dobra, tu mamy spichlerzyk. Myślę, jak tutaj postawimy, to będzie wszystko blisko, że nie będzie dużo czasu zajmować po prostu. Tak, dzika zwierzyna, mięso, skóry. Okej. Okay. Dobra. I teraz jeszcze musimy postawić. Co my tu postawiliśmy? Spichlerz, tak? Nie, to jest chata. To nie to. Sorry, nie buduj, panie. Bo to jest pomołeczka. To wybudujmy. I tutaj wybudujmy jeszcze. Obóz myśliwski. Chata tego? Nie. To jest chata. Błąd. A oni się szybko wzięli tutaj na wyrównywanie terenu. Panowie, jeszcze nie tak, nie tak. Bo my tu mamy błędy. Dobra, tu mamy spichlerz. A tu mamy materiały. Dobra, to to i to postawimy. Dobra, tu już dajemy jedną rodzinkę. Dobra, bawołek sobie już tam śmiga. Drogi mamy porobione. No, blisko mają, to im to pójdzie szybko. No się biorą za robotę ostro. Z wołem to. Jakoś ta praca idzie. Dobra, to mamy tak. Tutaj gdzie mamy domy. Studnia jest. Studnia tu jest. To tutaj jakbyśmy tą studnię walnęli, to będzie ok. Będzie potrzebna chyba jedna kłoda do tej studni, tak? Tak, jedna kłoda. Mamy nową wiadomość. Twa sława sięga daleko. Ja pragnę jedynie chronić swych praw i mego honoru przed łotrami, którzy mi źle życzą. Mam nadzieję, że nie osądzasz mnie wedle plotek i oszczerstw, które być może doszły do twoich uszu. Podpisano Urlich jakiś tam. Okej, okay, mało ważne. Na razie nie będziemy tu korespondencji prowadzić z tym panem. Gdzie on w ogóle jest? A, oni tu są. Tych dwóch. A, ten do nas pisał. No, niezbyt ciekawy typ. Dobra, zamknij. O, my tu jeszcze sobie zmienimy tutaj nazwę. Nazwa mojego miasta będzie Turek i moje miasto rodzinne. No dobra. No nawet im to idzie, mają blisko materiały. A tu ciągnę już tą kładę do tej studni. Szybki jesteś, panie.
to drzewko tutaj fajnie pasuje. To może kościół by weszedł gdzieś. Nie wiem, jaki duży jest. No ładnie się to buduje. Chłopaki tu idą z wycinką. Dobra, tu mamy. Musimy to pozbierać tutaj to. Tu mamy jedzenie w tych koszach, pieczywo. Musimy to zabrać. Schować, bo jak będzie padać, to będzie zniszczenie. Ale tu widzę już, chłopaki działają. Jedna ekipę damy tutaj, też materiał. Dobra, zostało nam dwie ekipy. To wybudują zaraz nam to. I my się musimy zaraz tutaj wziąć za... Robimy sobie tu prostą drogę. I tak. Dobra. Tak, tutaj przy tej drodze postawimy sobie pana. Gdzie tu mamy? A, tutaj jest. Pana myśliwego, gdzie już stawialiśmy. Może to z tej strony, żeby nie straszył. I panią jagodziankę. Dokąd ta droga szła? Nie widzę. Tu idzie, tu. Dobra, tu mamy pole. Myślę, że to wszystko ładnie tutaj dojdzie. A tu się chyba kończy ta droga nasza. To i dołączymy do chałupki. Dobra, to mamy. Jeszcze mamy te dwa budynki tutaj do zrobienia. Tu już mamy o drzewo połowę, kamienie zwiezione, pieczywo też. Tu już są ludzie niepotrzebni, bo już sobie zwieźliśmy. Zobaczmy, jak chłopaki idą. No, 4 kłody, a mamy do wybudowania. Do wybudowania mamy 5, tak? 5 domków mamy do wybudowania. No i trzeba będzie jeszcze wybudować jakiś domek dla nowych już mieszkańców naszego grodu. No, muzyczka sobie ładnie przygrywa. Tak, ten sobie będzie chodził na polowańko. Nie mamy za dużo tego, bo 20. Bo tu mamy dużo ziemi żyznej. No to będziemy musieli się wziąć za gospodarkę. Za sianie. Dobra. To ja już tutaj puszczam jednego. Jedną familię. On sobie już tu będzie sam działał. Niech szuka. Zwierzyny, żeby nie pouciekała nam. O,
Z tego co słyszałem od innych graczy, co mówili, że jak za blisko się postawi, to zwierzyna ucieknie. A ile w tym prawdy? Zrobili tak. Jak w życiu. Naturalnie. Ale mamy tu jelonki. Mamy 20 sztuk. Tu mamy zaznaczone limit 10. Możemy uszczelić. No i musimy spauzować. I musi być przyrost naturalny później tej zwierzyny. Tu jagody jeszcze rosną, bo to mamy dopiero marzec. Ale zaraz jak wybudują panią jagodziankę. Zbieracza w ogóle, bo ona zbiera jagody i zbiera zioła. Gdzie będą później potrzebne nam do leczenia naszych obywateli. No dobra, dwie rodziny sobie buduję. Kłód już mamy 6. Pozostałoby gdzieś 14, żeby było. To byśmy może dodatkowo dwa domy jeszcze wybudowali. To postawimy sobie ze 2 i w tą stronę pojedziemy. Jakoś, o, tu ładnie widać nazwę naszego grodu. Turek, no ładnie się prezentuje. To będzie taka główna ulica. Od tego by musiało być to rondo. I to odtąd kaliska do centrum. To akurat rondo i tu centrum, że tu byśmy musieli, to by była kaliska. A już nie będziemy robić jak jest. Niech oni sobie tutaj dają radę. Dobra. On sobie tu działa. Te sobie hałasują tutaj. Tylko zwierzyny nie wypłoszyć mi. Dobra, my sobie przyspieszymy lekko czas, żeby to trochę szybciej, proszę. O, jak to wół idzie ostro. Ale też by było dobrze, żeby było tych wołów tu mamy. Na 2 woły, bo to transport jest potrzebny. O, jak targa, hop. To jest do składziku. To jest warzywka są. Tu mamy rozbudowę, ale tu już są deski nam potrzebne. Kłody, deski i kamień. To możemy wtedy powiększyć sobie ten spichlerzyk. Ale czy to aż tak jest? Z tego co zauważyłem, to jeśli się doda więcej tutaj, i się postawi stragany, to oni nie zanoszą już tutaj do spichlerza, tylko od razu na stragany i handlują. Chyba żeby był nadmiar produkcji. Dobra, wybudowaliście tej pani tutaj zbieraczki? Tak, okej. Okay. Pani zbieraczka niech sobie idzie. My sobie to zobaczymy, jak to wygląda. 11 kłód aż mamy. Jeden. Ale poszli chłopaki. Poszli ostro. Dobra, my zaczynamy
pierwsze takie parcele tutaj. Zmniejszymy troszeczkę. Wyglądało, jakby to miało być. O, coś takiego. Cztery. Zwykłe domy. Zostało nam sześć. Tu sobie zrobimy drogę. Do głównego tutaj skrzyżowanka i od tego postawimy sobie, mamy 7, to 3 takie domy możemy jeszcze postawić, chciałem powiedzieć posadzić, no to mu się nie sadzi. A już za mało kłód. Dobra, za mało. Dobra, niech sobie to wybudują. I będziemy patrzeć później, co nam się dzieje. Tu mamy to, tu mamy kłody. Tu mamy pieczywo i jagody już. No dobra. Kto te jagody już zjadł? Na bieżąco zjadają. To bestie. O, 16 jest, już 4 upolował, majster. Mamy 12 już kawałków. Chłopaki to idą ostro, się nie czają. Pani jagodzianka też. No, wybije na przykład zwierzynę. To możemy na razie pracę myśliwych zamknąć i ich dać do budowy parceli. Dobra, tutaj się ten już wybudował, wybudował, dobra. No dopiero będzie za miesiąc następny wół do transportu. Ile mają? 12 kłód. Dlaczego ja nie mogę wybudować? Halo? Nie? W tą stronę? I 4 takie by pasowały właśnie domy. Ja widzę, że ja muszę tu trochę więcej tej ziemi tu wziąć. Trochę przesadziliśmy. Troszkę jeszcze za mocno.
Ta wyskosa. Tu gdzieś by musiało być. No coś takiego. O skosie. Dobra, niech mają. No, to są zwykłe domki, a te już będą zapleczem gospodarczym. No, i tu ładnie droga pomiędzy nimi, śmiganko. Elegancko. Buduj ta. Dobra, oni sobie to budują. Ten już zwierzynę wypolował. Dobra, panie majster. Ciebie zatrudnimy do spichlerza, to teraz przynieść to wszystko, żeś tam wypolował, bo już swój limit wyczerpał i zostało 10 zwierzyny. Tu mamy 10 wypolował, 10 zostało. Już nic nie zrobi i tutaj tak samo jest. Jeśli wszystko wyzbiera, możemy tą osobę gdzie indziej dać. Dobra, no my daliśmy na razie do tutaj, do tego, niech znosi magazyn główny. O, tu mamy tak, drzewo opałowe, mamy kamienie, narzędzia i skóry ze zwierząt. No, to na pewno będą ubranka jakieś. No, o, to nawet tak ładnie będzie w tą stronę. O, już nawet jarają. Nie palcie, przecież jest ciepło, maj. Gdzie ta ekonomia? Studnie mają. Woda bieżąca jest. Żyć nie umierać. O, już są dwa woły. Tutaj, tutaj. To będziemy sobie tylko jedynie powiększać stajnie. Parcele mieszkalne. Dobra, niech wybudują te parcele. Mamy 3, 5 w budowie, to będziemy mieli 8, 3 do przodu będziemy. To myślę, że jacyś osadnicy to będą chcieli u nas zamieszkać. No jedna rodzina tylko co jest. O, ten targa. Targa to miecho. Chłopie, targaj, żeby się to nie popsuło. Jagodek mamy 43. Jeszcze 46 do zerwania. No to coś tam uzbieramy. Jak tutaj widać, to na razie mamy jedzenie na 14, opału na 5. Nie mamy opału, więc też będziemy musieli coś tutaj wykombinować. Dobra, tu są ci od składziku i tu też jest. Dobra. Tych możemy na razie zwolnić. Niech pomogą tutaj w budowie. No, byśmy się wyrobili, w maju będzie. Mamy tylko jedzenie na 15, no następny rok i znów polowanie, jagody. Później będziemy musieli wymyśleć sobie ziemię, mamy tutaj żyzną. Będzie można sobie tutaj jakąś gospodarkę zacisnąć. Jakiegoś pana rolnika. I może jakieś pieczywo dodatkowo by było. No bo to i to, to na razie im wystarczy, bo to jest na 15 miesięcy. Nie wiem, czy to jeszcze urośnie. Widać, że to rośnie jeszcze cały czas. Zwierzyna, nie wiem po jakim czasie dopiero się odnowi tutaj. A 10 sztuk zostawiamy, no nie chcemy tutaj
całego tego stada tutaj wytłuc. Nam zostały jeszcze tylko dwa te domki do wybudowania. Chłopaki tutaj wjadą ostro. Ładnie to wygląda. Zagrody są. Tu pyk, pyk. No. Woły targają. Majster tutaj widzę fundamenty tam sprawdza. To już mamy fundamenty zrobione. Nie jest tylko, że drzewo w ziemi zgnije. Nie, to już na kamieniu, to już jest wysoka klasa budowlanki. Panie, najważniejsze to nie chorować. A resztę to przyjdzie samo. O, może głodny ten byczek. Budowa ukończona. No to jeszcze jedna i to co mieliśmy wybudować już będzie. Członek rodziny się wprowadził. Elegancko. Mamy tutaj 10 mężczyzn, 4 kobitki, 14 osób. Gród rośnie. A my sobie, jak wybudują, to zrobimy sobie przejażdżkę tutaj jako burmistrz. Będziemy zwiedzać, zobaczymy jak to wygląda. Żeby nam się wprowadziły nowe osoby do domku, musimy to mieć powyżej 50%. Na zielono to musi się świecić. To wtedy będą do naszego grodu przybywać nowi obywatele. Surowce dodano do składu. Co to mamy? Duże tarcze i włócznie. O, to armia może być z tego. Przeczytajmy. Dostawa uzbrojenia. Silna milicja ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa każdej osady. Na szczęście to twojej wsi właśnie dotarł transport broni, dzięki czemu możesz stworzyć pierwsze oddziały milicji, które będą ci służyć i chronić twoich poddanych. Jednak w miarę rozwoju osady do uzbrojenia wszystkich mieszkańców będziemy potrzebować więcej uzbrojenia. Możesz je wyprodukować lub sprowadzić z innych krain. No, ale tak myślę, że damy radę. I tu mamy już jeden punkt. Możemy przeznaczyć na coś. W każdym bądź razie jesteśmy podwojona wydajność krzewów. Samoczynny dopływ mięsa. Wnyki jakbyśmy założyli, nie? Sidła.
Czy iść w jagody, czy iść w sidła? Tylko tak, tu mamy tylko prawdopodobnie tylko jedzenie tych krzewów jagodowych. A tu mamy mięso i skórę. Co tutaj mamy? Wózki. Szybszy transport chyba. Zagraniczni dostawcy towaru. Tu mamy owieczki. O kurde, posadzimy drzewka owocowe, to zajmie to około 3 lat. Prawdopodobnie... Co tu mamy? Warce potneski hełmów. Nie, my to musimy myślę, że to weźmiemy pierwsze. Traperstwo. Tak, dobra. Myślę, że to nam wyjdzie na dobre. To będziemy mieli dodatkowe mięcho do wykarmienia naszej ludności. I to będzie chyba najlepszy plan. To sobie tu wybudujemy, a tu postawimy sobie w tym rejonie. To sobie odtąd weźmiemy. Myślę, że te choineczki sobie zostawię tutaj. Tak ładnie się tutaj wkomponowały. Szkoda ich tu wycinać. Dobra. To mamy tak. Opału mamy na 3. Musimy postawić właśnie produkcję opału jeszcze. Dobra, to będą chłopaki robić drzewo opałowe. Bo na 15 miesięcy mamy jedzenia, to nam starczy, żeby to przetrzymać. I myślę, że się uda to wszystko. Dobra, mamy tak 7 domków. Mamy 5 rodzin, będziemy mieli 8 domków, bo jedne jeszcze w budowie. Właśnie i... I będzie można wtedy sprowadzić jakieś rodzinki. No dobra. To mamy... Co to jest myśliwy? Ubiłeś wszystko? No jeszcze 2 zwierzyny może chapnąć. Pani jagodzianka rybie nadal. Dobra, ten niech sobie jeszcze ubije te 2 zwierzyny. Niech przerobi na dobrą kiełbaskę. My mamy kłód 17. No to idą chłopaki dobrze, nie powiem, że nie. To ja sobie jeszcze wezmę tutaj. Te parcele tutaj. O, to zrobimy. I tu jeszcze te 4. Ale to nie jest takie pilne. Ale mamy możliwość wybudowania, bo my potrzebujemy ludzi. Żeby jakoś to tutaj do każdego chociaż po jednej rodzinie dać, żeby ta produkcja jakoś szła. Jedynie możemy zwalniać sobie od tego myśliwego i od pani tutaj jagodzianki. No i to rośnie, no to pani jagodzianka, nie wiem czy ona ma 36, no to daje radę kobitka.
ale by pasowało tutaj do tego spichlerza. Mamy w spichlerzu ładnie, zanoszą. Co my tu mamy? Drzewo, drzewo. Jedzenie na targu? Nie ma, nie ma. Dobra. My musimy wybudować, żeby ludzie mieli... My musimy taki sobie straganik wybudować. Ludki. Dobra. Tu będzie jarmark, te drzewka tutaj zostawimy sobie. Dobra. Oni tu będą handlować. Bo oni nie będą handlować, to nie będzie dostarczone opał, jedzenie i ubrania będą potrzebne. No, ale to do ubrań to chyba jeszcze nie czas. Dobra, to weźmiemy wysoko, bardzo wysoki priorytet. Jak tam, panie majster? Jeszcze masz te dwa zwierzaczki. Daj. Dziczyznę. Bezdomność. Jakie bezdomność, jak domy mają? Zaraz tu będzie targ. Całkiem tu pusto, no. Wolne miejsce na stragany, 5 sztuk. No to myślę, że to starczy, 5 sztuk. Jak to mamy tutaj? Tak. Zaawansowane ludzie. Jacy są przydzieleni, tak. Ludzi nie ma na razie. Czy są? A, nie ma. A i przez to tam się odrodziło. No, opału nie mamy. Dawaj ten opał. Dobra. To jest priorytet. Tutaj też w lesie by potrzebowali zwierzaków do wyciągania tego drzewa. Tak i tam tną się nie czają. 13 kłód mają. Tu musimy jedną rodzinę stawić. Dobra. Jedna rodzina jest. Spoko. Niech oni tutaj sobie też wycinają. O, też koszą chłopacy. Robią tutaj opał. Dobra, mamy myśliwych. Panią jagodziankę, gdzie się nie wyrabia. A 30 mamy i... trochę mamy jedzonka. Mamy na 16 miesięcy, tylko nie mamy opału. No to opał teraz już chłopcy tutaj będą działać. Tu też. A my idziemy na spacer po naszym grodzie. Gdzie to my jesteśmy? Halo. Aha. Tu są te woły. Pani do lodowy to wsadź. Chyba, że jest dobrze zrobione. Tak, tu mamy te woły. Jedno, dwa stanowiska. Idziemy do panów
Dodaję myśliwych. Ludzie lubią na skróty nie chodzić, a... Do was pan i władca. O, jeszcze jakieś zwierzę wisi. Dobra. Się tu przejdziemy, zobaczymy, czy to jest wszystko, czy te drogi są ładnie dociągnięte. To chyba jest mąż od pani Jagodzianki. O. O, i pani Jagodzianka tutaj jest. A my idziemy zobaczyć te krzaczki też. A ładną ma tą chałupkę. Bo tu trzeba to zasklepić. A ma tych krzewów. Patrzcie ile. No, wyglądają praktycznie jak maliny. A duże te jagody. Daleka jak róża wyglądają. No dobra, to mamy to. Tu mamy dziką zwierzynę. Tu sobie chodzą te sarniaki. Dobra, nie będziemy przeszkadzać. Niech sobie żyją w naturalnym środowisku. To pani Jagodzianka ma na nich oko. Dobra, my lecimy dalej. O, tu widzę, ręcznie targa jagody. Nie postanie się. No. Ronek sobie wisi. Dobra. To żeśmy tutaj tereny tutaj z jedzeniem, co jest. To wiemy, jak tutaj się to wszystko dzieje. Pogodę mamy w miarę. Czyste niebo. Kwiatki są. Tak, idziemy tutaj do pani Larek. Co to macie? Mięso macie. Tu jeszcze jeden stragan powstanie, ale tu będzie opał. Tak, tu tą choineczkę zostawiliśmy. To są takie dwie. Fajnie. Tu mamy wejście do chałupy. O, tu mamy wychodek. Nie no, mamy tu, kurde, elegancko. Toaleta. Bieżąca woda tutaj, o, studnia jest. Nawet dna nie widać głęboka. No i tu mamy tą naszą chałupę. No ładnie to wygląda tutaj. Dobra, my lecimy dalej. Do naszych magazynów głównych. Tu mamy następną chatę. Hey, where are the pegs? Oh, there they are. Ale nie to, zobaczcie, fundamenty wyżej podrównane widzę. Bo to oko robią pod poziomicę. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, my lecimy sobie kawałek dalej. Zobaczymy. Tutaj chłopaki jak działają, drzewo opałowe. O kurde, to z góreczki. Czy ja w tą drogę weszłem? To jest problem. Chyba nie. O kurde, będzie padać. Czyste niebo, a grzmi. Przeszłem. No tutaj. A to są te. To ja przeszłem to. Dobra, chłopaki działają. No i burza jest. Brzmi. Powejdźcie się, ludzie. Tak, już mamy 3 miesiące przeżycia. Z opałem. Zimno im nie będzie.
Kłód mamy 20. Chłopaki dają radę. 4 drzewa opałowego, to już troszkę nam doszło. To już zawożę tutaj od razu na handel. Bo stąd sobie będą mieszkańcy pobierać, zaznaczmy, sprawdźmy. Tak, jedzenie na targu jest podwójne. Dobra, opał musi tu być. No to następnym etapem musimy się zająć. No tu mamy 12 domków, a 5 rodzin mamy. To 7 osób jeszcze się może do nas prowadzić. Bardzo fajnie. I w następnym etapie będziemy myśleć nad kościołem. Ale żeby kościół wybudować, potrzebujemy 20 desek. A deski... Jak to idzie ta produkcja tutaj... drzewa. Tu jest, tak? Deski. Skłód. Rozbójnicy ukradli zasoby. 5 chlebków nam ukradli. To bandziory. Tak nie może być. Halo. Dobra. Ci będą tu robić dechy. Tartak będzie. Kościoła. A, bo już wiem czemu. Trzeba stworzyć grupę. To jest werbuj najemników. Możemy wynająć za mało funduszy. Leśne bractwo. Miejscowe zbiry. Zbóje do wynajęcia. Nie chcę żadnych zbój. Dobra. W każdym razie my możemy tutaj stworzyć, żeby nam nie kradli chociaż. Dobra, ale to już pomyślimy sobie w następnym odcinku. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych przygód. Trzymajcie się ciepło. Cześć.